my wracamy do tego, co w Polsce mieliśmy, bo myśmy mieli świetny system szkół średnich, technicznych, zawodowych, szkół wyższych i gdzieś się to nam po drodze załamało. I ja myślę, że dobrze się dzieje, że w momencie, kiedy branża energetyczna, surowcowa, bo to i sektor wydobywczy węgla kamiennego, ale i brunatnego, zaczyna osiągać stabilność, to myślę, że dzisiaj to jest ten moment, kiedy młodemu człowiekowi można pokazać, na czym ten zawód polega i też może zobaczyć, jaki jest standing firmy, jeśli chodzi o jej stabilność, bo w tym zawodzie energetyka, górnika, czy w zawodach przybliżonych w tej branży potrzebne jest związanie się na długie lata, nie na 5, a właściwie na dziesiątki lat, nawet na całe swoje życie, stąd my zaczynamy rozmawiać, aby w naszych spółkach Skarbu Państwa, bo tam mamy swoje oddziaływanie, budować też porozumienia ze stroną społeczną, aby się znalazła ścieżka awansu. By młodzi ludzie, zdobywając wiedzę, mogli sobie też zaprojektować życie, że jeśli będzie miał taką wiedzę, takie umiejętności, zda takie kwalifikacje, zdobędzie takie uprawnienia, to może liczyć na przykład, że będzie takim szefem i to myślę jest ważne, bo każdy młody człowiek chce mieć perspektywę przyszłości, którą może sobie zaprojektować i też swoje ambicje realizować.